C3. Nasz miernik kontaktowy jako referencja wskazuje i kamera też jest blisko tego odczytu, tak? Jesteśmy w okolicach 30 cm od naszego wzorca. Jeżeli cofniemy się do powiedzmy 70 cm, no to nasze wskazania bardzo mocno spadają. Więc można się mocno pomylić. Już nie mówię o tym, że oddalimy się na około metr i widzimy bardzo kiepskie wyniki z C3. Więc kamera C3, jeżeli mówimy o pomiarze temperatury dokładnym, to musi mieć odpowiednio duże pole ze względu na swoją rozdzielczość i optykę. Optymalnie to jest około 30 cm. No a teraz sprawdzimy kamerę E75 z odległości metra od badanej powierzchni i nasza referencja. Podobnie z odległości 1,5 metra.